Mongolii, w górach Altaju. Zaczynamy kolejny odcinek od likwidacji. Jeszcze został, wydaje mi się, że jeden z tych złoczyńców tutaj. Dobra, zobaczmy, gdzie on jest. I oczywiście został do pokonania jeszcze niedźwiedź. Przekradnij się obok żołnierzy lub pokonaj ich, aby dotrzeć do jaskini. To wiem. Intryguje mnie... tutaj już są grzyby, troszkę inne. No one jednak nie rosną na śniegu bezpośrednio, tylko są gdzieś ukryte właśnie w pniu albo gdzieś w jaskini. Ale jeszcze cały czas intrygują mnie tutaj niektóre nieodkryte rzeczy. Mianowicie właśnie to. Ten dokument. Ale myślę, że tutaj jest jeszcze dojście do tej jaskini, właśnie w tym miejscu, a my musimy przejść tędy. Do jaskini wydaje mi się, że się nie dostanę, póki nie znajdę liny. Nie wykonam jej. No jeszcze zobaczę, czy ja mogę ją już w jakiś sposób wykonać, ale nie sądzę, bo niby jak. Natomiast umiejętności na pewno można byłoby dodać. Kontrola oddechu, zbieracz i to chyba nie. Natomiast twardziel to są umiejętności przetrwania. Zaradność w walce. Bomby zapalające. Bezszelestny krok. Tutaj chodzi o zeskakiwanie z wysokości. Skuteczna nauka. To weźmiemy sobie, bo to daje nam dodatkowe punkty doświadczenia dzięki zbieractwu. To weźmiemy. Dobra, mamy skuteczność w nauce. To pasuje jakby do Lary, prawda? No i mamy ulepszone obrażenia dla łuku. Wzmocnione ramiona. Lista surowców. To mamy, ale tu mamy jeszcze cięciwa z owijką. Zmniejsza nacisk na palce i wydłuża czas trzymania strzały. Dobra, weźmy to. Bo czemu nie? Łuk się zawsze będzie na pewno przydatny. I teraz tak, jeżeli chodzi o strój, to mamy chyba ten właściwy, mianowicie ten do zmniejszenia obrażeń, czyli drapieżnik. No i cóż, jeżeli chodzi o te dokumenty tutaj, to nie wiem, jak się tam dostać. Zobaczymy jeszcze do tej jaskini, czy się... No, tu się chyba nic nie zmieniło. Słuchajcie dalej. Tubylcy zastawili wnyki na polanie. Najwyraźniej przewidzieli, że ruszymy ich śladem. Jasna. Spróbujemy go zajść. Wcale nie uciekali. Nie będę go... Wpucha. Wciąż tam są. Dobra. Okej. No, zobaczcie, co tutaj z tym zrobili. Podczas celowania naciśnij RB. Kurczę, niepotrzebnie tą strzałę zmarnowałem. Dobra, jeszcze raz cofniemy się, bo nie wiedziałem, jak tutaj zdjąć tą cięciwę. Chyba na X to się powinno zrobić. Spróbuję wykonać kolejne w takim razie te strzały. Zatrute. To będzie w ekwipunku. Amunicja i zatrute strzały. Dobra, mam nadzieję, że są. Czyli RB trzeba przytrzymać, nie zwykłe. Zwykłe strzały to pewnie jest. Okej. A jak tą strzałę teraz? Aha, w ten sposób. Dobra, już teraz wiem, jak zdjąć cięciwo.
Ścięciwe strzały. Dobra. Tutaj jest, no właśnie, czy to się uda? W ogóle to... Nie, jednak nie. U, tu jest ich troszkę więcej. Na szczęście jest mgła, ten idzie tu. Tego mógłbym zaskoczyć z góry oczywiście, tylko ten wtedy... Do wszystkich oddziałów, uważnie obserwujcie teren. Tubylcy pozostawiali w lesie pułapki. Dobra. Okej, ten teraz pytanie, żeby on się nie odwrócił. On idzie z tej strony, dobra, to my go obejdziemy. Okej, tak go załatwimy. Myślę, że się nie, on nie odwracaj się. Dobra, wszyscy zlikwidowani. To jest już piąty chyba. Okej. Tutaj zostało coś po nim. A, tam jest jeszcze jeden. Tamtego można byłoby załatwić cichaczem, tylko trzeba by na linę się wspiąć. Bo on jest... On jest tam. Ale tam jest kilku. Tu jest też jeden. Wywołać obiekt przez radio. W ostatnim zgłoszeniu meldowali o ataku. Od tamtej pory cisza. To było kilka minut po tym, jak tubylcy zaatakowali nas w pobliżu ruin. Później uciekli, oddalając się od obiektu. Dobra. To była zaplanowana akcja dywersyjna. Próbują jest ich trochę wiedzieć. Dużo. Zwiad spieprzył robotę. To nie są... Ale spróbujemy tego najpierw zabić. A, działania partyzanckie. Rozwalili nasz system komunikacji, gdy tylko wkroczyliśmy do akcji. Żeby tylko ten mnie nie zauważył. Dobra. Okej, tu już. Zostało dwóch. Nie wiem, czy się uda mi do nich zakraść tak, żeby załatwić ich po cichu, bez używania strzał. Jeżeli nie, to... Okej, ten jeszcze leci. Ej. Nie słychać. No, przeciwnicy są inteligentni. Powiem, że się nie spodziewałem, że ten usłyszy, że on się odwróci. Nie udało nam się zlokalizować zaginionego oddziału zwiadowczego. To nadal jest nasz cel główny. Zachowajcie czujność. Dobra, tu coś mamy. Przygotowujemy się. Przybyłem z pierwszym transportem na Syberię, aby przygotować starą sowiecką instalację. Teraz przybywają kolejni. Stanąłem z tyłu, gdy Konstantin wygłaszał mowę. Uwielbiam go słuchać. Nigdy mnie nie nudzi. Nie byłem nigdy specjalnie wierzący, ale teraz to coś więcej. Prawda. Kiedyś byłem załamany, ale Trójca przywróciła... Dobrze, i kontynuujemy rozgrywkę już. Króciutką pauzę musiałem zrobić. Dobra. Sprawdźmy, co tutaj jest do zrobienia. Rozejrzyjmy się tu na spokojnie. Tu jest kanister. Aha, to już wiem. Kanister z benzyną można wykorzystać. Oczywiście, żeby...
Żeby podpalić, wydaje mi się, że można tutaj... ten kanister wykorzystać do dostania się do tej jaskini. Tak sądzę, że to może się udać. Spróbujemy, zobaczymy. Czy moje przypuszczenia, tylko jak ja ten kanister, czym miałbym go... Chyba to nie jest dobry pomysł. To chyba mi się nie uda, bo nie mam czym go podpalić. Musiałbym mieć umiejętność tworzenia bomb zapalających z tych kanistrów. To tak. Dobra, Lara, na razie zostaw to. O, tutaj nie chcesz wejść. A, czekajcie, tutaj można tędy oczywiście się dostać. Teraz sprawdźmy jeszcze na mapkę. Tak, to jest ta droga, która tu wjedzie, ale... No okej, tu można byłoby spróbować zrobić tą bombę zapalającą i może dostać się w inny sposób do tej jaskini, ale myślę, że prędzej czy później Lara nauczy się umiejętności, zdobędzie tą linę do łuku. Okej, już go słychać. Cholera, dalej tu jest. Właśnie, jak ciebie załatwić? To jest pytanie. Jest dosyć dużo tych strzał. Jest prawdopodobnie tutaj. Pytanie jest, jak go... Tutaj możemy wejść na to. Ja nie wiem, czy ona wejdzie, czy się tylko nie... A, Lara nie chce tu wskoczyć. Jedynie, co potrafi zrobić, to... Tutaj jakimś cudem może wskoczyć, ale na tą górną... A, ona stąd spada. Natomiast na tą może... No nic, spróbujemy się zakraść do tego niedźwiedzia. No nie mamy innego wyjścia. Tutaj są... No właśnie, takie... Dobra, spróbujemy ją... tego niedźwiedzia zabić. Za mało miejsca na walkę. Lepiej go wywabić. To na pewno. Dobra. Tutaj jest. Zyskałam trochę czasu. On się tutaj męczy z tym. Dobra, uciekaj. A, dostał. To jednak dużo energii zabrały mu te strzały jeszcze, które zarobił, będąc w jaskini, właśnie te zatrute strzały.
Serce mu wyrwała chyba. No ale dobra. Poszło gładko. Myślałem, że będę musiał tutaj więcej walczyć z tym niedźwiedziem. Ale wydaje mi się, że tutaj jest to jeszcze kilka rzeczy do zbadania. Bo zobaczcie, ta jaskinia prowadzi tutaj w prawą stronę. To jest ta moja droga. Ale mamy tu jeszcze jakieś przejście. A, tu jest, dobra, czyli w tą stronę. Spróbujemy się udać. Tutaj bezpośrednio po prawej stronie jest jeszcze przejście. O, właśnie. Dobra, Lara, zwiedzimy tą stronę jeszcze. No i właśnie, tutaj mamy tą niezbadaną część. Tu jest jeszcze zestaw survivalowy. Bo musielibyśmy tu najpierw zejść. Dobra. I ten zestaw survivalowy, ale on chyba jest już zabrany. Podobnie z te dokumenty też zniknęły. Widzicie, od naszego ostatniego save'a tu się trochę zmieniło. No dobra, to w takim razie... No to mamy niby ten kanister, ale to chyba go nie wykorzystam teraz za bardzo. Dobrze, myślę, że można spokojnie udać się w takim razie dalej w tą drogę tutaj. No, nie chcę się tu chwycić. Chcę. No, ale tutaj to chyba już nic więcej nie zrobimy. Bo tu już nic nie ma. Dobra. Czyli chyba wracamy w dalszą. Tu chyba się nie wespniesz. Lara. Nie. Dobra, a to cóż, idziemy w takim razie dalej. No jak tutaj, a to było stąd. Zgadza się, tak. Dobra, zróbmy sobie strzały. I teraz chyba trzeba będzie przejść tą jaskinią dalej. Co tutaj mamy? Co tutaj jest? A, zwykła beczka. Dobra, trochę punktów doświadczenia. Zobaczmy, co właśnie niedźwiedź po sobie pozostawił. Myślę, że nie tylko nadjedzone kawałki zwierząt można tutaj znaleźć. A właśnie. A, mamy też taką minigierkę i elementy pistoletu semi-auto. Części broni. Dobra, czyli tutaj będą rzeczy też do znalezienia, fajnie. No i mamy... Prorok przekroczył granicę cesarstwa i zmierza na północ. Jestem na nieznanym terytorium. Rozkazy trójcy były jasne. Mam ścigać fałszywego proroka i jego sprzymierzeńców aż na koniec świata i zgładzić jego herezję. Sądziłem, że dopadnę go wiele miesięcy temu. Jednak wciąż mi umyka. Zmierza przez ziemię Chazarów i góry Kaukaz. Tutaj nade mną ma przewagę. Znam wiele języków Imperium,
ale poza jego granicami często muszę porozumiewać się za pomocą miecza. Wygląda na to, że prorok mówi w każdym języku, zupełnie jakby urodził się z nim. No, ciekawa historia. Zobaczmy, jak się skończy. Ciekawy jestem właśnie. Czy ten prorok rzeczywiście zginął, czy może... No bo tego dokładnie nie wiemy wcale. Ja nie jestem taki pewny, bo... Bo w jednym z tych listów była informacja, że niby tego proroka zgładził, ale jednak znowu ktoś zaczął tych ludzi trójcy likwidować, zabijać. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Tutaj nic już więcej nie ma. Jaskinia lodowcowa. Kurczę, ale tam w tej jaskini nie jestem w stanie jak tą linę skonstruować, bo teraz ja widzę, że już Lara się stąd... Chociaż chyba, że do tego obozowiska jeszcze raz będzie się można teleportować, bo tutaj jest opcja. Syberyjska dzicz. Nie, tu wchodzimy z powrotem. Zobaczmy, jak to fajnie wygląda, jaskinia lodowcowa. Dobra. Tu można się wspiąć też wyżej, czyli wrócić. Ale zaraz, jeszcze sprawdzę raz. Czy faktycznie nie ma tutaj przejścia? Dobra. O, Lara, nie to miałaś zrobić. Miałaś podjąć tutaj się i wspiąć się wyżej. Okej. To by było na tyle wspinania się. Lara. Jeszcze sprawdzę raz, co tutaj... No, wchodź. Dobra, wchodzimy. To jest chyba normalnie przejście do góry. Tutaj nie ma nic innego z tego, co widzę. Tak jest. Dobra. To jest po prostu przejście wyżej. W porządku. Będzie zimno. A, Lara, ty tam jesteś ubrana dobrze, nie przesadzaj. Kościany grot strzały. Widać tu rękę mongolskiego rzemieślnika. To była gwiżdżąca strzała. Mongolscy łucznicy używali ich, by wystraszyć i zdezorientować wrogów, strzelając nad ich głowami. No, dobrze wiedzieć. LT, aby zanurkować. O, trzeba będzie przepłynąć pod. No teraz to może być faktycznie zimno. Tu jest chyba ukryta komnata. Pajza. Swego rodzaju paszport. Pajza. Jej posiadacz był przedstawicielem władzy cesarstwa mongolskiego. Napis głosi: mocą nadaną przez wiekuiste niebiosa, z rozkazu imperatora, ci, którzy nie okażą szacunku, dopuszczą się obrazy. Mhm.
Czyli taki glade, można powiedzieć, który dawał dawał tej postaci nietykalność. Dobrze. No więc płyniemy dalej. Nowy obóz jest. A dobrze, super, że jest nowy obóz. Sprawdźmy sobie tutaj rzeczy i myślę, że oczywiście tutaj się na chwileczkę zatrzymamy. Rozdamy nowe punkty. Zastanówmy się, czy w łowcy... Chyba nic. Chyba z łowcy nic nie będę chciał mieć. A z awanturnika... Z awanturnika to są główne umiejętności dostępne takich bezpośrednich... bezpośredniej walce. Nie wiem, czy ta kontra po uniku... nam się przyda. Nie jestem pewny. Zobaczmy jeszcze na twardziel. Wytwarzanie bomb z czerwonych kanistrów. No raczej bym po cichu chciał likwidować tych wrogów. Ale tutaj mamy jeszcze spostrzegawczość. Usprawnienie wyszukiwania przedmiotów związanych z wyzwaniami w trybie instynktu przetrwania. Ale ja chyba nie mam... tryb instynktu, umiejętność wyszukiwania związanych z wyzwaniami. Raczej chyba nie. Raczej nie sądzę, żebym wyzwania tutaj robił, czyli zestrzeliwał te różne kadzidełka, tak jak mieliśmy w tych pierwszych. To nie. Żelazna skóra i... No raczej chyba z instynktu łowcy. Wydaje mi się, że ta... zwiększenie ilości amunicji znajdowanej przy ciałach wrogów. To może być dobre. Zwierzęta świecą w trybie przetrwania. Zwiększenie ilości amunicji... Dobra, weźmy sobie tą grubą skórę chyba, ale tu coś jeszcze było, umiejętność wytwarzania. To w ogóle jest... Możemy chyba zostawić na razie te punkty. Właśnie. Zróbmy, w ekwipunku jest dostępne wyposażenie nowe. Co my tutaj mamy? Mamy zasobnik na amunicję do pistoletu, tylko że nie mamy pistoletu. I jeszcze zasobnik na amunicję do karabinu. Ale tu nie mamy nic z tych rzeczy. Na razie w ogóle. Ani pistoletu, ani karabinu. Jeżeli chodzi o broń, to mamy dostępne ulepszenie dla czekanu. Krawędź jak brzytwa. Szlifowana krawędź pozwala włożyć ostrze głębiej, zwiększając siłę wyważającą i przyspieszając wyważanie. Dobra, no, myślę, że to... A, sekunda. Cięciwa. Cięciwa z owijką. To nie, to nie. Dobra, myślę, że to może być. Okej, niech będzie. Nie wiem, czy to się tak mocno przydaje, ale możemy sobie... Dobra. Aha, teraz zastanówmy się jeszcze przez chwilkę, bo to też można sobie zmienić teraz strój, bo może się przyda troszkę inny. To jest chyba w ekwipunku. Zaraz, gdzie to był strój nasz? Broń, umiejętności, może w broni? Tak, w broni jest strój. To nie. To nie.
to mamy? Egzotyczny surowiec ze zwykłego zwierzęcia. Tu nie ma żadnych premii. Tutaj jest. Zwiększa maksymalną ilość amunicji specjalnej. Dobrze, weźmy sobie mistrz cieni, to będzie więcej amunicji, może tutaj będziemy musieli już się z kimś potykać. Dobra, zobaczmy. Opcjonalny grobowiec, znajdź wejście. No tutaj coś ominąłem. Zaraz poszukamy tego wejścia oczywiście. Myślę, że grobowiec jest pod wodą. Zaraz zobaczymy. A, chyba może i nie jednak. Zaraz sprawdźmy jeszcze. Tutaj nie. To będzie gdzieś dalej chyba ten... Patrzę, czy tutaj się nie da wspiąć, ale nie. Tutaj nie widzę ściany przygotowanej do wspinaczki. Tu byłem na dole. Dobra, zobaczmy tutaj. Grobowiec będzie gdzieś tu na pewno. Bizantyjska galera wojenna. Skąd tu diabła się tu wzięła? No właśnie. A to było kiedyś, Boże, ale kiedy? W czasach prehistorycznych, to nie to. Co to jest w ogóle? Dobra, tutaj można skoczyć. Mongolskie. Przechodzili tędy. Zaginione miasto musi być blisko. Rozwiązuj starożytne tajemnice, czyli tutaj można... A, tu jest ta droga. No dobra, spróbujemy. Zrobić ten dodatkowy quest oczywiście. Coś tam musi być. Tutaj można jedynie wskoczyć. Tak jest. Zastanówmy się, co tutaj spowoduje to przestawienie. Uruchomienie tego spowoduje to, że to się opuści. To pewnie spadnie. No nic, musimy to zrobić, bo nic innego tutaj nie ma. Tak, jest jedno, poszło do góry. Muszę jakoś skruszyć ten lód. Okej, trzeba będzie znaleźć linę. Nasz statek Maria Adula jest unieruchomiony. Lód się załamał i pękła stępka. Aha. Nieważne. Miałem wprawdzie nadzieję, że uda mi się użyć dział w walce z fałszywym prorokiem, ale dalej pójdziemy pieszo. Jest ze mną 6 najlepszych żołnierzy z Zakonu Trójcy. Kiedy marynarze umierali z głodu, my gromadziliśmy żywność i zapasy. Jeszcze tego nie wiedzą, ale oddadzą życie za sprawę. Razem z moimi ludźmi znajdę drogę do tych lodowatych jaskiń i ruszymy dalej pieszo. Zanim skrył się pod lodem, z południa usłyszeliśmy muzykę. Tam będzie nasz pierwszy przystanek, ale najpierw muszę odpocząć. Mróz przeniknął mnie aż do kości i czuję senność. Zasnę tylko na chwilę.
Musisz znaleźć sposób, ale ja myślę, że... No właśnie, bo my nie mamy jeszcze... Tego się nie da skruszyć, to... Myślę, że to trzeba rozhuśtać w jakiś sposób. I wtedy to uderzy w tą ścianę z... W tą ścianę tutaj i ją skruszy. Pytanie tylko jak? Myślę, że... spróbujemy się tu chwycić tego. To nie wiem, czy się... Zaraz, bo jeszcze spadnie nam Laura. Okej, tak zrobimy. Skoczymy na tą... Na to, tutaj. To się dzięki temu rozhuśta. Tak jest. Dobrze, mój plan się udał. Tak, udało się. Dokładnie, to jest to, co przypuszczałem, że tak się stanie. I teraz tak, teraz można już tutaj wspiąć się wyżej. LS. Aha, to tak. Dobra, na razie zostaw to na razie. Aha, to dalej. A, to tak działa. Dobra, czyli to. A, dobra, czyli trzeba się tutaj dostać w taki sposób, że to trzeba tu przerzucić, wskoczyć na to i potem to nas podciągnie do góry. Jest na to czas. Dobra, chodź tutaj, Lara. Teraz tutaj. Tak jest. Dobra, i teraz mamy... Teraz muszę się dowiedzieć, co tam jest. Tak jest. Teraz już można tam normalnie wskoczyć. Się zastanawiam, czy tu... Tak, tutaj. Trzymaj się, dziewczyno. No dobra. O, coś się świeci, pewnie złoto. Ciekawe. Dlaczego mieli ze sobą tyle kosztowności? No jak, żeby opłacić pewnie wojowników jakichś. Albo rabowali po drodze. Patrzcie, jaki skarb. Okej, strzały. Z nich nawet trochę. Jeszcze zanim tutaj sprawdzę, jak to tutaj dalej będzie można... A, dobrze, to jest droga już ucieczki. No dobrze, to... A, jeszcze tutaj zostało trochę rzeczy. Posłuchajmy. Umrzemy tu przez Karaldusa i szaleństwo Zakonu Trójcy. Mój statek już nigdy nie wypłynie na żadne wody. Zimą zapuściliśmy się za daleko na zlodowaciałe morze. Mieliśmy zawrócić, ale Karaldus nie chciał zostawić tego zaginionego proroka. Razem ze swoimi bezwzględnymi ludźmi przejął kontrolę nad statkiem. Wpłynął nim na płyciznę, aż w końcu nie mogliśmy już płynąć dalej. Wtedy kazał mojej załodze skonstruować płozy i zmusił nas do holowania statku po lądzie. Jakikolwiek sprzeciw oznaczałby dla nas śmierć i ekskomunikę. Ale i tak czekała nas śmierć. Zadbam o to, by zginął tu razem z nami. Zawsze mam przy sobie trochę trucizny na wypadek, gdyby statek wpadł w niepowołane ręce. Teraz znajdę dla niej inne zastosowanie.
No, nie wiem, taki statek płozami ciągnąć na płozach przez... Zobaczcie, jakie tu są... Czy to jest... Nie, to są części zbroi albo jakieś inne. Myślałem początkowo, że to są skamieliny, ale nie. Nie, to są elementy ozdobne z tego statku pewnie. Dobra. Sprawdźmy w takim razie, co tutaj jest. Epicka chwila. W tej księdze wyszczególniono techniki łucznicze wrogów Cesarstwa Bizantyjskiego. Pradawne umiejętności mamy. Pozwala wystrzelić szybko dwie strzały bez potrzeby wyciągania strzały z kołczanu. Czyli jedna po drugiej. Aha, czyli jedną strzałę trzymamy w ręku. Czy to rzeczywiście było używane? No chyba tak. To nie chodzi o to, że dwie naraz, tylko jedna po drugiej. Rzeczywiście jest taka technika. To ja słyszałem o tym. Stosowana przez łuczników, którzy po prostu trzymają kilka strzał w ręce i nie sięgają po strzały. Wiele osób też się tym pała do tej pory. Tego typu umiejętnościami. Natomiast wystrzeliwanie dwóch strzał naraz, nie, 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 to nie, no bo przecież to siła cięciwy się wtedy kumuluje na dwóch pociskach i one są po prostu słabsze. Jest jedna cały czas ta sama cięciwa. Odkryto położenie o nowych dokumentów. Świetnie, to mi się przyda. Będziemy mogli łatwo sobie namierzyć. Czyli tutaj już nic więcej widzę, że nie ma. Jeszcze przyjrzę się tutaj temu, co zostało. Ciekawe, czy no, plan pewnie tego kapitana się nie udał. Myślę, że przejrzał albo że ktoś go zdradził ostatecznie. Jesteśmy na dole już. I tutaj mamy szkielet. Pewnie będzie jakaś... Bizantyjski medalion. Pięknie emaliowany. No, faktycznie. Ten wizerunek został zniszczony. Zdaje się, że przedstawiał proroka. Musieli kryć się ze swoją wiarą. No tak, na odwrocie wszystko było. Teraz sprawdzimy sobie mapkę. A, tutaj mamy dokument, czyli prosto idziemy. Dobra. Jeszcze sprawdzę, czy na pewno wszystko. Chyba tak. Dobra, tu trzeba będzie przepłynąć. Się domyślam. Fajnie też. Dobra, i teraz chyba trzeba szybko płynąć, domyślam się. Dobra, chyba się udało. Tak jest. Dalszy dokument. Przekroczył ziemię Rusów. Nie mogę oprzeć się uczuciu, że szydzi ze mnie. Czeka, aż będę jeden dzień jazdy od niego, a następnie rusza dalej. Nie wrócę do domu na zimę, jak oczekiwałem. Zatrzymałem się w małej wiosce nad lśniącym jeziorem zwanym Szwetlozar. Prorok przemówił tu i teraz mieszkańcy odmawiają mi schronienia. Spałem na brzegu jeziora, gdzie młody człowiek, dzierżący prymitywną ikonę proroka, próbował zabić mnie we śnie. Zrobiłem z niego przykład. Teraz ludzie patrzą na mnie wilkiem i plują, gdy przechodzę obok. Muszę wkrótce wyruszyć.
Jego choroba rozprzestrzenia się. Kompleks radziecki, czyli tak jest to, nawiązanie jest do tego okresu, gdzie Altaj był pod panowaniem radzieckim i tutaj było bardzo wiele właśnie obozów armii radzieckiej, do których wstęp oczywiście był zabroniony i to pewnie jest jeden z nich. No i rzeczywiście wiele mitów narosło w związku z tym, dotyczących też i badań tych terenów. Rzekomo Rosjanie badali tutaj tą cywilizację zaginioną i też utajniono. No to chyba ta kobieta, tak, wiedziałem. I utajniono wyniki tych badań. To się jeszcze okaże. Zabiłaś tamtych ludzi. Zabiłam ich, żeby przeżyć. Mam wrażenie, że ty podobnie. Od jak dawna tu są? Najwyżej od kilku dni. Intruzi uwięzili wielu naszych ludzi. Powinnaś stąd odejść, zanim będzie za późno. Nie mogę. Szukam tu czegoś ważnego. Oni też. Jeśli jeszcze raz cię tu spotkam, skończysz ze strzałą wbitą w gardło. Jesteśmy po tej samej stronie. Mam nadzieję, że ci to udowodnię. O? Co tam się dzieje? Jej już nie ma. No jak Bimber pędził jeden z Rosjan. Coś nie wyszło. Ludzie zamieszkujący te tereny wyglądają, jakby byli tu od bardzo dawna. Żyjąc w izolacji przez całe dziesiątki, a może nawet setki lat. Może zwróciłam uwagę na elementy jej stroju. Drobne ozdoby, które nie zdziwiłyby nikogo w Cesarstwie Bizantyjskim. Czy to możliwe, że to potomkowie ludu proroka? Tak, tak, dokładnie. Ciekawe, czy wiedzą coś o zaginionym mieście albo o boskim źródle. Trójca na pewno zrobi wszystko, żeby się tego dowiedzieć. Obawiam się, że tym ludziom grozi wielkie niebezpieczeństwo. Oby stare powiedzenie o wrogu mojego wroga było nadal aktualne. Tak, jej słowa, że ona też szuka czegoś, jak i ci Rosjanie tutaj. To już dało dużo do myślenia. No ale okej. Moi drodzy, ja to zrobię tutaj w tym obozie właśnie koniec odcinka. I zaproszę Was na kolejne przygody Lary Croft w następnej części. Także trzymajcie się.